piątek przy okazji senioraliów w Raciborzu gościł marszałek województwa śląskiego. Korzystając z jego obecności na zamku zorganizowano konferencję prasową dotyczącą planowanej budowy drogi Racibórz-Pszczyna. Droga Racibórz-Pszczyna to inwestycja, na którą czekają mieszkańcy naszego regionu. Pozwoli ona na szybkie przemieszczanie się z naszego miasta do Rybnika i dalsze podróżowanie autostradami A1 i A4. Najważniejsza droga tej kadencji samorządu. Wielkie środki europejskie, duży wysiłek, ale też współpraca, bo to słowo tu pada, współpraca samorządów różnych szczebli, gminnych, miasta Racibórz, starostwa powiatowego, no i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. To nasze wspólne dzieło, plus oczywiście miasto Rybnik. W Rybniku już powstał pierwszy kilometr drogi. Obecnie trwają prace związane z wzmacnianiem ziemi pod budowę czy betonowanie elementów wiaduktów. A kiedy ruszą prace w naszym mieście? Warunki środowiskowe, decyzja środowiska, to wszystko jest gotowe, czyli jakby nie ma przeszkód formalnych po to, żeby ogłosić procedurę przetargową. W tym roku mam nadzieję uda się wyłonić wykonawcę, choć to jest duże postępowanie. To są potężne pieniądze, będą na pewno odwołania, więc trzeba się liczyć z tym, że ta procedura będzie troszeczkę trwała. Roboty budowlane rozpoczną się wczesną wiosną przyszłego roku. W pierwszej kolejności budowany będzie odcinek od ulicy Rybnickiej w Raciborzu do ulicy Pstrąskiej w Żuchowie, następnie od tego miejsca do Redułtów. Etap trzeci doprowadzi drogę do ulicy Sportowej w Rybniku, a czwarty i piąty połączy drogę z Rudnikiem. Wydaje się, że wszystko dopięte jest więc na ostatni guzik. Jak podkreślano podczas konferencji, spora w tym zasługa starosty. Tych zadań starosta miał typowo papierkowe, które musiał zrealizować. Myśmy to zrobili na czas. Starałem się w pierwszej kolejności wskazać, że robimy wszystko, zostawiamy inne, mniej ważne rzeczy, ale droga Pszczyna-Racibórz dla nas jest najważniejsza. I ja bardzo dziękuję tu panu marszałkowi za to, że udało nam się wspólnie doczekać, że to dofinansowanie jest. W sumie odcinek od Rudnika do Rybnika liczyć będzie około 25 km, a koszt jego budowy to blisko 700 milionów złotych.